Działania na liczbach całkowitych ujemnych i przykłady tego typu, jak tutaj widzimy, trzeba patrzeć na nie w ten sposób. Ten znak minus to jest działanie, które będziemy wykonywać jako ostatnie, więc ten znak minus ja tutaj przepiszę, a najpierw trzeba się zająć tymi częściami przykładu, na które ten minus nam podzielił cały przykład, czyli tym kawałkiem i tym kawałkiem. W tych kawałkach albo coś trzeba liczyć, albo nie. Tutaj z tą dwójką tu nie mamy co liczyć. Dwójkę się tylko przepisuje. A w tym tutaj kawałku musimy pomnożyć ujemne 3 razy ujemne 4 i z tego dostanę wynik 12. I to jest 12, które jest dodatnią liczbą, ale tego plusa tutaj pisać nie musimy. My praktycznie teraz już możemy liczyć ostatnie działanie, czyli to odejmowanie. 2 odjąć 12 to jest na minusie 10. W przykładzie B, takim działaniem, które dzieli nam przykład na dwie części, tym ostatnim działaniem, które będzie się tutaj wykonywać, to jest ten znak plus. No i on nam przykład dzieli tutaj na tą część i tą część. No ale najpierw ten znak plus trzeba tutaj przepisać. Plusa przepisuję. I tak, patrzę sobie ta część minus 3, no to tutaj nie mam co robić. Minus 3 przepisuję. A tutaj muszę pomnożyć. Ujemną liczbę 2 razy 4. Ujemna liczba pomnożona razy dodatnia liczba, dostaje z tego wynik ujemny i to jest ujemne 8. Zatem tutaj tą ósemkę ujemną muszę dać do nawiasu, żeby rozdzielić ten znak plus i ten znak minus. No to teraz by się przydało nie mieć tutaj nawiasów, więc te minus 3 przepisuję, a tutaj z tego muszę sobie ustalić znak. Jak mam plusa i mam minusa, to w tej sytuacji z tego wychodzi mi minus. Plus i minus dają minusa, czyli będę mieć minus 8. No, i minus 3 odjąć 8 to będzie minus 11. Tych minusów mi tutaj przybywa, mam na minusie 3 i na minusie 8, łącznie tych minusów jest minus 11. Kolejny przykład C. No, i tutaj też patrzymy, gdzie jest działanie, które mi dzieli przykład na dwie części. No, tutaj jest to działanie. To mnożenie i to mnożenie będziemy wykonywać wcześniej. Na sam koniec będzie robione działanie dodawania. Więc ten plus rozdziela nam cały przykład na te dwie części, taką i taką. I najpierw te działania trzeba zrobić. No ale oczywiście tego plusa musimy sobie przepisać. Ten plus nam tutaj zostaje. A wykonujemy tylko te podkreślone działania. Podkreślone działanie to jest ujemne 4 razy ujemne 3. Minus razy minus daje wynik dodatni. Zatem z tego dostajemy 12. A z tego drugiego podkreślonego działania dodatnie 3 razy ujemne 7. No to z tego dostaje ujemny wynik. I 3 razy 7 to jest 21. No i tutaj te dwa znaki nie mogą być obok siebie, musimy je rozdzielić nawiasem. Czy taką będziemy mieć sytuację. No i teraz ten nawias trzeba tutaj opuścić. dwunastkę zostawiamy z plusa i z minusa. Tutaj zrobi mi się znak minus, czy będzie 12 odjąć 21. No a po przeliczeniu 12 odjąć 21 to jest minus 9. Jeżeli ktoś nie potrafi takich działań wykonywać, ja odsyłam do filmu, w którym tłumaczę, jak się wykonuje takie działania, to jest dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Przykład D. Przykład D jest podzielony w tym miejscu, tutaj znak minus nam go rozdziela na te dwie części, na taką i na taką, i zajmiemy się właśnie tymi dwoma cząstkami oddzielnie, a znak minus tutaj jest przepisany, z znakiem minus nic się nie dzieje. A my sobie liczymy. Dodatnie 4 razy ujemne 4, z tego jest wynik ujemne 16. Z drugiej klamry mam ujemne 3 razy dodatnie 5, to znów będzie znak minus, a 3 razy 5 to jest 15. Czyli tutaj mam minus 15, no i dwa znaki minus muszę rozdzielać nawiasem. One obok siebie, te dwa minusy nie mogły być. No dobrze, ale teraz już zostaje nam tylko opuścić nawias. Liczbę minus 16 tutaj przepisuję bez żadnych zmian, a te dwa minusy, one dadzą łącznie plusa. Czyli to będzie plus 15. No a z takiego działania minus 16 dodać 15, tu będziemy mieć wynik ujemny, ponieważ tych minusów mamy tutaj więcej niż plusów. I wynik to jest minus 1 dokładnie. Kolejny przykład E. My musimy znaleźć działanie, które nam rozdziela cały przykład na części. Tym działaniem jest ten znak minus. I części, na które został podzielony cały przykład, to są te dwie części. Znak minus sobie przepisujemy. A tutaj mnożymy. Minus 4 razy 3, to jest minus 12. Z tego mnożenia 3 razy minus 5, to mi wyjdzie minus 15. I tutaj muszę to rozdzielić nawiasem. No i teraz ten nawias trzeba opuścić. Minus 12 zostawiam. A z tego minusa i z tego minusa, to po opuszczeniu nawiasu zrobi mi się plus 15. No i obliczamy. Minus 12, dodać 15. 15 mam plusów. To jest dużo plusów. Minusów mam tylko 12, więc te plusy mają przewagę i to jest dokładnie 3. Na plusie dodatnie 3. Przykład F. W przykładzie F w tym miejscu jest znak minus, który nam rozdziela na dwie cząstki cały przykład. Ta część i ta część. No i minusa przepisujemy. A to tutaj te klamry sobie wyliczamy. 15 podzielone na minus 3, to mi daje wynik ujemne. 15 na 3 to jest 5, czyli ujemne 5 wyszło z tej klamry. A z tej drugiej klamry wyjdzie 7 razy minus 2, to jest wynik ujemny. Ten minus on nie bierze w tym działaniu udziału. To jest taka ściana, która nam rozdziela. Ten minus żeśmy tu przepisali. mnożymy dodatnią 7 razy ujemną dwójkę. Z tego jest minus 14. Ponownie są dwa minusy obok siebie. Trzeba je rozdzielić nawiasem. Nawias teraz opuszczam i z tych dwóch minusów robi mi się tutaj plus 14. No i z tego działania będę mieć wynik dodatni, bo minusów tutaj mam tylko 5, a plusów ma więcej. Na plusie jest aż 14, więc wynik jest dodatni i to jest dokładnie dodatnie 9. Przykład G. Ciągle jest tak samo. Ja cały czas proponuję zatrzymać sobie film i próbować liczyć samodzielnie. Dopiero potem sprawdzać ewentualnie swoje rozwiązania z tym, co jest na filmie. Minusa przepisujemy tutaj. Minus podzielił nam przykład na dwie części, i to jest taka część, i to jest taka część. W tej pierwszej części 5 razy minus 2 to jest minus 10, a z tej drugiej części 14 podzielone na 7 to jest 2. No i praktycznie teraz już mogę pisać wynik. O tutaj mam minus 10, odjąć 2 to jest minus 12. Koniec przykładu G. Teraz przykład i. Tutaj mamy kreskę ułamkową, jest trochę jakby trudniej. Ale tak, kreska łamkowa na razie musi być przepisana, a my się musimy oddzielnie zająć tym licznikiem tutaj, czyli oddzielnie będziemy sobie patrzeć na górę, a oddzielnie będziemy patrzeć na dół. W działaniu u góry w liczniku minus 12 odjąć 6, no to z tego wychodzi minus 18, a na dole w mianowniku 4 odjąć 10, to będziemy mieć na minusie 6. Tyle wyjdzie z tych kresek łamkowych. Razem minus 2 przepisujemy. No i teraz trzeba by było zrobić to działanie tutaj. To działanie tutaj to jest kreska łamkowa. Kreska łamkowa to jest inaczej dzielenie, więc to działanie, co tutaj jest, myśmy, my byśmy go mogli napisać tak, że to jest minus 18 podzielone na minus 6. To jest dokładnie takie samo działanie. Więc dzielimy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, czyli dostajemy z tego wynik dodatni, a 18 przez 6 to jest 3. Czyli z tego jest dodatni wynik 3, a to działanie razy minus 2 jeszcze muszę tutaj przepisać. Razy minus 2 to mi daje wynik minus, 6, bo jak mnożę liczbę dodatnią razy ujemną, dostaję wynik ujemny. I ostatnie dwa przykłady. Przykład j, tutaj też sobie kreskę łamkową najpierw przepiszemy i oddzielnie się zajmujemy licznikiem, a oddzielnie mianownikiem. Tylko, że z mianownikiem to akurat nie ma co robić, więc te minus 3 to ja tutaj przepiszę tylko. A tutaj w liczniku musiałbym sobie tak, ten znak minus to jest ten znak minus dzielący przykład na dwie części. Ten znak minus go przepisuję stąd tu. Tą ujemną dwójkę też tylko przepiszę, a liczyć będę to mnożenie. To mnożenie tutaj trzeba wykonać. Muszę pomnożyć dodatnią liczbę 4, tak, bo tu mamy tą ściankę rozdzielającą. Dodatnie 4 razy ujemne 5, to z tego dostaję ujemny wynik 20. Tutaj wychodzi minus 20. I tutaj muszę dać nawias, to się będzie równać i w mianowniku ciągle nic się nie będzie dziać. A u góry co musimy zrobić? No tego nawiasu tutaj nie chcemy, czyli nawias sobie opuścimy, a w ogóle liczbę minus 2 przepiszemy. I teraz nawias opuszczamy, a te dwa minusy dają mi plusa, czy to będzie plus 20. Liczymy dalej. Minus trójka na dole się tutaj nie zmienia ciągle jeszcze. U góry musimy minus 2 dodać 20. Takie działanie musimy wykonać. Z tego wyjdzie na plusie 18. No i teraz już tylko jedno, ostatnie działanie. Kreska łamkowa, czyli dzielenie, muszę podzielić dodatnią liczbę 18 przez ujemną liczbę 3. Z tego wynik będzie na pewno ujemny. Dzieląc dodatnią przez ujemną, dostaję wynik ujemny, a 18 podzielone przez 3, no to jest 6. Czyli minus 6 to jest wynik do tego działania. I ostatni przykład K. Tutaj ponownie mamy kreskę łamkową, więc skupiamy się oddzielnie na liczniku. I oddzielnie na mianowniku, w którym tym mianowniku znów się nic nie dzieje, więc tutaj na dole ponownie piątkę sobie przepiszemy. A u góry, u góry trzeba by znów podzielić sobie przykład na takie dwie części. Ten minus nam rozdziela przykład na dwie części, więc tego minusa tutaj przepisuję. Z tą siódemką specjalnie też na razie nic się nie będzie dziać, więc siódemkę też przepiszę. A działanie do zrobienia jest tu. Ten kawałek musimy obliczyć, czyli musimy pomnożyć. Ujemne 4 musimy pomnożyć razy dodatnie 2, więc wynik z tego działania to będzie ujemne 4 razy 2, no to jest 8. Czyli ujemne 8 wyszło tutaj z tego mnożenia. Dwa minusy obok siebie być nie mogą, czyli tu jest nawias. A za nawiasem jest jeszcze odjąć 2. To się równa. U góry, tutaj nawet opuszczamy, z tych dwóch minusów robi się plus, więc u góry będzie 7 plus 8, na dole będzie 5 i za kreską ułamkową mam jeszcze odjąć 2. 7 plus 8 to będę mieć na tej kresce ułamkowej 15 piątych, odjąć 2. No i teraz kreska łałkowa to jest dzielenie, 15 piątych, to jest 15 podzielić przez 5, 15 podzielić przez 5 to jest 3, minus 2 przepisuję, tu już jest zwykłe 3 odjąć 2, no to jest 1 i to jest koniec naszego ostatniego przykładu i koniec filmu.